z spadochroniarstwo, to jest dobre pytanie z tego względu, że najważniejszą w jest podjęcie decyzji. Podjęcie decyzji jest kluczową rzeczą, ponieważ jeśli ktoś się zdecyduje, że chce to zrobić, to pierwszą rzeczą musi poszukać miejsca, gdzie to może zrobić, czyli najczęściej musi przyjechać na strefę spodochronową, których jest w Polsce kilka, kilkanaście, nawet już, które się coraz bardziej rozwijają i które są coraz lepsze. No i zaczyna od tego, że musi podjąć decyzję, czy chce wykonać skok w tandemie, czyli będąc pasażerem tylko podwieszonym do pilota czy też chce to zrobić samodzielnie? Tych skoków na początku, żeby zostać samodzielnym skoczkiem, wykonuje się kilka, kilkanaście i potem po zdaniu ostatniego skoku, jako skoczkiem, zostaje skoczkiem samodzielnym. Jest to bardzo bezpieczny sport, ponieważ cały sprzęt, który do tego używamy, przeszedł tak długą drogę ewolucji, że w dniu dzisiejszym jest to całkowicie bezpieczny sport. Dużo bardziej bezpieczny niż często droga, którą pokonujemy samochodem. Od wyjazdu do domu na strefę około 100 km. Natomiast oczywiście jak każdy sport, jak nawet poruszają się po drogach, trzeba to wszystko wykonywać z głową i z rozsądkiem. Indoor skydiving polega na lataniu w tunelu aerodynamicznym postawionym pionowo, który potrafi rozwijać prędkość nawet do 300 km na godzinę. Do indoor skydivingu przygotowuje się łatwiej niż do skydivingu, ponieważ instruktor po krótkim przeszkoleniu briefingu przekaże nam wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do uprawiania tego sportu, takie jak kombinezon, kask, zatyczki. Gogle. Inner skydiving warto uprawiać ze względu na walory artystyczne oraz fakt, że sport jest tak naprawdę wyjątkowy od wszystkich innych, ponieważ człowiek tak naprawdę odrywa się w innych sportach od ziemi na chwilę, na moment, a w tym sporcie można się unosić tak naprawdę przez nieskończoną ilość czasu. Człowiek tak samo jak uczy swoje ciało chodzić, jeździć, pływać, uczy swoje ciało latać. Warto spróbować tego sportu też ze względu na fakt, że tak naprawdę większość osób, które spróbowały, nie pożałowały i były bardzo szczęśliwe z przeżyć, które tam doznały.